Witam z tej strony Kaziasłowo, to jest kolejny odcinek z Wolfensteina. Mam nadzieję, że oczywiście te moje wypowiedzi na temat GTA San Andreas z poprzedniego odcinka wam nie przeszkadzały. Po prostu jakoś tak... jakoś tak wolę do Vice City i czwórkę dla mnie San Andreas było troszkę kiepską produkcją pod tym względem. Znaczy pod względem... Głównie prawdopodobnie też pod tym względem, że tam w czwórce... San Andreas była ta siłownia, przypakowywanie i tak dalej. Bardziej się to w Simsy zmieniło, aniżeli w normalną produkcję. O ile wiecie. O ile tam nabijanie umiejętności pod względem takim, że jak tam było te pływanie, znaczy ten rukowanie i tak dalej było dobre. Bo to jeszcze wiecie. Nie wszyscy... Nie wiem, nie wszyscy mają, wiecie, umiejętności bycia super ekstra strzelcem i tak dalej. Przecież nie będzie gość, który nigdy pistoletu w ręce nie miał, nie będzie dobrym strzelcem. To właśnie ta grubość i tak dalej była, znaczy ta grubość. To ten przymus jedzenia oczywiście. W grze akcji tak naprawdę był dla mnie przeszkadzający. Oj, zginęliśmy. Był dla mnie denerwujący, bo to jednak przeszkadzało troszkę w rozgrywce. Ale już potem się, wiecie, człowiek przyzwyczajał, to nie przeszkadzało mu tak bardzo, ale sam fakt, że trzeba było tam jeść, oczywiście próbowali to urealnić, nie, ale... Wyszło jak wyszło. Dobra, niszczyliśmy. Ale dobra, lecimy dalej z tym Foxem. No ale chodzi o to... Znaczy chodzi o to... No ale po prostu w piątce już wiecie, powrócono też do tych rozwiązań z San Andreas. Pokryły właśnie umiejętności latania. Wytrzymałości chyba też, czyli tam ilości, przepraszam, długości biegu, no i zginęliśmy znowu. Długości biegu, długości sprintu, znaczy się chodzi o sprint, oczywiście długości sprintu, długości jazdy, szybkie jazdy na rowerze i tak dalej. To było fajne. I fajnie, że do tego powrócili, aczkolwiek wiecie, aczkolwiek czasem to może denerwować. Chociaż powiem wam szczerze, jedna rzecz mnie denerwowała też w San Andreas podczas misji, że trzeba było mieć daną umiejętność rozwiniętą na pewien procent, i jeżeli się chciało kontynuować tam misję. Już nawet nie przeszkadzało mi w San Andreas ta nauka latania, która była wymagana do fabuły, bo dało się do tego przyzwyczaić. Tak samo jak do zrobienia misji Demolition Man z Vice City, to jest ta z helikopterkiem. Da się do tego przyzwyczaić, da się rozwinąć na tyle umiejętność. Już nawet te misje z Zero, co trzeba było rozwalić tam, a zaatakować tą bazę Berkeleya, też mi nie przeszkadzało. To właśnie ta umiejętność, rozwinięcie umiejętności pływania. Troszkę mi przeszkodziła. Troszkę mnie zdenerwowała w tym kwestii. Bo to wiecie, nie wiedziałem, nie że samo rozwinięcie, ale że nie poinformowali, na jakim poziomie musimy to mieć. Było po prostu tak, że mamy za niską umiejętność nurkowania i tyle. Nawet nie było informacji, na jakim poziomie, więc było ciężko. Cokolwiek się dowiedzieć, nie? No i trzeba było to rozwinąć. A jak ktoś po prostu lubił eksplorować, to miał szybciej, miał lepiej, ale jeżeli ktoś na przykład tylko wykonywał misje fabularne, koniec walu. Który jest żołnierzem, w sumie też. Jednak nie, jednak jest osobny pochłaniacz walu. Myślałem, że ten żołnierz jest pochłaniaczem walu. Okazuje się, że jest tutaj osobny pochłaniacz walu.
który musimy znaleźć, żeby oczywiście woalu zacząć używać z powrotem. Znaczy tego medalionu, oczywiście Tiul. Gdzie on jest? To jest czarne słońce. Czyli tutaj jest gdzieś... koniec woalu. W tym terenie. Zobaczmy. Tak. Ale tutaj nie ma nic. Teraz szukajmy tego terenu dla walu. Szczekać tu. No i tu musimy iść, ale... No ale nie ma informacji, gdzie jest ten pochłaniacz. No dobra. Co do oczywiście Vice City, co do oczywiście tam piątki i tak dalej. Przejść sobie też muszę piątkę. Powiem wam szczerze, że chcę zrobić też, chciałem zrobić, miałem pomysł na głównie, na samym początku moich przygód z YouTube'em, przed nawet nagraniem Ridzena, miałem pomysł, żeby zrobić serię z Vice City, z San Andreas, z piątki, z czwórki, przy czym za miniaturki, pod miniaturki wkładać właśnie atworki z gier. O, tu jest chyba... Atworki z gier? Znaczy z tych gier oczywiście. Z tych części. Ale wyszło jak wyszło, bo wolałem tego, szczerze mówiąc, Ridzena nagrać. Plus i tak go przeszedłem dzięki temu z wami. Miałem możliwość przejścia go, przynajmniej dzięki temu, że nagrałem go. To był taki dla mnie przymus przejścia go. Nie mówię, że wiecie, nie mówię, że mi przeszkadzało nagranie to tego, ale i tak gdybym na przykład tego nie nagrał, to wtedy bym nie przeszedł tego Ridzena, który jest produkcją, dość dobrą produkcją, aczkolwiek wiecie, jednak czasem wydaje wam się, że nie chcę wam się czegoś przechodzić, bo jest za długie. Dzięki temu mogę sobie przejść tego Ridzena, przejść też mogę, wiecie, z powrotem Wolfensteina, z powrotem przeszedłem dzięki temu też Singularity, które jest dobrą produkcją, bardzo mi się podobała. Ogólnie cały klimat z Singularity jest bardzo, bardzo fajny. Jest to takie, nie wiem czy tak można to nazwać, jest to taka próba, jeżeli chodzi o ten, tam, to tą postać profesora E99, jest to taka próba prześmiewcza Pip-Boya. Jeżeli słyszycie jakieś odgłosy w tle, to po prostu mam otwarte okno i no i psy mogą szczekać, auta mogą jechać i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam w nocy, więc raczej z samochodami mogę nie mieć problemów. Oj, nie to miało być. Tak, to miało być, bo też naboje mi się skończyły do MP44. Nie, przepraszam, to jest MP44 czy MP40? MP40, przepraszam. Cały czas, ej, naprawdę, nikt mi na to nie zwrócił uwagi, że ja mówię MP44 na broń, która jest w grze nazwana MP40. Prawdopodobnie może nie zwrócił mi nikt na to uwagi, ponieważ ta nazwa też jest prawidłowa, aczkolwiek... Kaleka ze mnie. Aczkolwiek wiecie, nazwanie broni inaczej, znaczy nazwanie broni po tym, jak jest w grze, twierdzenie, że się będzie nazywało broń tak, jak jest nazwa w grze, ale a nazwanie po tym inaczej, jest czasem intuicja. Dobra. Dobra. Kim. Wszystko co... Aj, nie. I tu jest ten zgonny. Ale powiem może, że na przykład taki, jak on się nazywał, właśnie taki Demolition Man, jeżeli chodzi o GTA, troszkę wiecie, troszkę wam powiem o moich umiejętnościach. Troszkę się rozwinąłem w GTA, bo na początku pierwsze przejścia GTA
podnieść bramę. Moje pierwsze przejście, aha, tą inną bramę. Moje przejście GTA pierwsze polegały na przechodzeniu na kodach. Tak. Pierwsze przejścia GTA polegały na przechodzeniu na kodach do czwartej części. Czwarta część, czyli GTA 4, to była pierwsza część, pierwsza gra, którą przeszedłem bez użycia kodów, nawet za pierwszym razem. Z racji takiej, że przeczytałem, że może blokować, nie wiem, czy misję, czy... Oj, poniżej. Ten nie przejdę nigdzie. Tam pisało o misjach, czy po prostu pisało o umiejętnościach, o achievementach, ale pisało, więc... Ach, też znowu błądzimy w tym. Ale pisało, tak więc stwierdziłem, a przejdę sobie... A już przejdę sobie bez kodów. O, nowa broń. Aha, granatnik, dobra. Ostatnia broń, jaka... jaką dostajemy. Chyba ostatnia. Nie jestem pewien, ale raczej ostatnia broń, jaką dostajemy. No i potem... będą fajne... Będzie fajne, fajna... fajne miejsce, w które musimy się udać. Nie mówię teraz, ale później, później oczywiście. Brama podnieść trzeba. Tylko jak się ją podnieśło? Jak się tą bramę podnieśło? Oj, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się tą bramę podnieśło. Bramka. Naprawdę nie pamiętam, jak się tą bramę podnieśło. Misja, aktualny cel. Użyj wetu. Aha! On jest, to jest działo taki ten, grawitacyjne. Takie grawitacyjne bardziej działa, aniżeli... Oj, jesteśmy ranni. Chowajmy się i zginęliśmy. Dobra. I to jest po prostu takie działo grawitacyjne, które wyrzuca z przeciwników w powietrze i pozwala nam na podniesienie bram. Czyli cofanie się nie ma sensu. Wycofywanie się nie ma sensu. Okej. Gdzie jesteś? No, rozwaliliśmy za pomocą jednego strzału tego przeciwnika. Ta broń jest fajna, aczkolwiek ma tylko 20 naboi, plus pewnie, nasz pistolet, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie naboje do niego kosztują około... Nasze są drogie, po pierwsze. A po drugie, ulepszenia też są drogie. Dobra. Dobra, pamiętać, że piątka to jest MP40, szóstka to jest MP43. Tak, już mówię o klawiszach, ale muszę się nauczyć. Muszę się nauczyć, że ten klawisz jest od tego, a ten klawisz jest od tego. Bo jak widzicie, ciągle mylę klawisze z walu. Z klawiszami... klawiszami z broni. Dobra. Lecimy do góry. I tak, jeżeli nie uda mi się skończyć dzisiaj tej mapy, czyli na tej mapy, tej misji, czyli zamku, to odcinek będzie trwał dwa razy, znaczy przepraszam, to zamek będzie trwał w dwóch częściach, plus aha, dobra. Plus możliwe będzie, że w trzech. Nie no, w dwóch częściach, bo raczej w trzech częściach nie będzie potrzebne. Okej. Okay.
No to... Naboje, naboje. Nic, już nie ma małpa gdzieś jest. Okej. Ej, co jest? Aha, dobra. Już wiem. Wiem. Kurka. Piątka. Dobra. Lecimy. Cześć. Cześć. Kocham te zbroje, szczególnie jak się rozkładają. To jest takie, wiecie... Oj. Takie... Coś wam się podoba, ale... No. Jeżeli... Znaczy pewnie część z was kojarzy grę... Robin Hood, Legenda Sherwood. No chociaż młodsi widzowie pewnie nie kojarzą. Zapominam, że ja... Ja nie jestem 15-latkiem. Chociaż może po głosie tak słychać, ale zapominam właśnie, że ja grałem w produkcję z 2000 roku, z 2001, z 2002, w czasach, kiedy część z was się dopiero urodziła. Tak więc zapominam sobie o tym, no i Legenda, Robin Hood, Legenda Sherwood to jest fajna produkcja, aczkolwiek może być oceniana nisko, realnie rzecz biorąc. Z racji takiej, że to może być po prostu... Oj, zginęliśmy. A zabiliśmy tego żołnierza, dobra. Po prostu może być to tak, że to jest... Dla nas, jak to macie na przykład z Gothiciem, że dla nas to jest klasyczna... Dla wielu to jest klasyczna gra, aczkolwiek była oceniana nisko z powodu swojego zabugowania i tak dalej, i tak dalej. Za granicą i tak dalej. No chodzi o to, że... Niektóre gry w Polsce obrosły kultem przez serię wydawnicze Ekstra Klasyka i tak dalej, i tak dalej. Ekstra Klasyka, która tak naprawdę weszła teraz, nie wiem w którym dokładnie roku, znaczy nie wiem w którym miesiącu, ale z powrotem weszła do obiegu ta seria wydawnicza, ponieważ ostatnio widziałem ją w Saturnie. Na przykład Sagę Gothic, jedynka, w której jest jedynka, dwójka z nosą kruka oraz trójka wraz z zmierzchem bogów, jak to niektórzy mówią zmierzch bogów. Ale... Oj, muszę pamiętać, żeby... Uważać na tego żołnierza. Aha, dobra, to jest blokada. Cześć. Ach, zginąłem. Dobra, muszę pamiętać, żeby w niego jednak niezwykłą bronią używać, tylko tą walową. Znaczy tą walową, tą z... cząsteczkowe na przykład. Tu jest. Nie, tu jest, tu górą wszedł. Serio? Dobra. Okej. Okay. Tak, nie jestem mistrzem w tego Wolfensteina, jeżeli chodzi o tą mapę. Zginął. Możemy się wycofać, no i razem użyć normalnej broni. MP43. Dobra, tam jest zaraz osłona gdzieś. Nasza osłona woalowa. Jak wiecie, o tym mówię cały czas. Tu. Zginął.
Udało się. No i teraz musimy iść do góry, bo w górę będzie. Nie, jednak. Znaczy u góry, ale może tam być. To jest. Dobra. Aj, bo zginę. Och, zginąłem! Matko! I córko. O nie! Dobra. Nie zginął jeszcze. Dobra, zginął. Teraz możemy swobodnie strzelać. Dobra. No i przez ten beton się przebijemy, bo zdobyliśmy to ulepszenie pozwalające nam na przebijanie się przez osłony. Dobra. Lecimy dalej z tym koksem. No, raczej nie skończymy tej mapy dzisiaj. Proszę nas tam czekać ucieczka i tak dalej, a ginę co chwilę. Ostatnimi czasy. Muszę zmienić jednak to podejście umiejętnościowe. Aha, czyli są dwa pochłaniacze. Okej. Tutaj naładujmy się, no i biegnijmy do góry. Zniszczyć kolejny pochłaniacz Baalu, przez który nie będziemy mogli zniszczyć osłon. Dobra. Tutaj zniszczyliśmy. To jest przejście dalej, ale wycofajmy się. Ponieważ może liczę, że coś jeszcze znajdziemy w tamtym terenie. Tu oczywiście tej osłony. Osłona. Aha, czyli nic nie ma. Prawdopodobnie już wiecie, tutaj leży pełno złota, a ja tego nie widzę, ale to spowodowane jest tym, że teraz jestem skupiony bardziej na fabule, aniżeli na szukaniu złota. I na próbie tak częstego nieginięcia. Okej. Dwa. Te materiały teraz dopiero znalazłem pierwsze. Czekajcie chwilę, przeczytam, oczywiście materiały. Statystyki. 34% złota, 48 ksiąg i 47 materiałów. Wywiad, diagram wojownika ducha. Okej. No widzicie, mamy 16 złota, 2 księgi oraz 6 oczywiście, jak widzieliście, do zdobycia tych punktów, danych wywiadowców. Dobra, się tam coś wrzucimy. I jeżeli się... O! Nie dziwcie się, że ja włączam, tak, poprawiłem się specjalnie, włączam co chwilę wol, ale jest spowodowane tym, że łatwiej mi wtedy jest ustrzelić żołnierzy, ponieważ widzę, gdzie oni są. Nawet jeżeli był ten wol na pierwszym poziomie, czyli nie było widocznych, nie byli widoczni przez osłony, to łatwiej mi było strzelić do nich, gdy są oświetleni, aniżeli... Ani jeżeli nie. Dobra. Materiały 2 z 6. Następny diagram. Tym razem to jest diagram tego latającego przeciwnika. Potwora, chciałem powiedzieć, to jest przeciwnik. Tego latającego żołnierza, którego próbowaliśmy.
z którego zginęliśmy po 3 albo 4 razy, próbując się tutaj dostać na ten poziom. Tak więc no. Dobra, zginęli obaj. Nic nie ma. Wiecie, tak. Uważaj też. O, podpór. Tej góry łupać za broń. Aha, czyli myśmy wrócili, dobra. Myśmy wrócili w to samo miejsce. Tam byliśmy, żeby ją znaleźć. Okay. Dobra, tak. Gin. Gin, głupcze. Znaczy, gin stworzy, przepraszam, nie głupcze. No i teraz... Tak, zginęliśmy my, a nie on. Dobra, pokonamy go. Przejdziemy troszkę dalej, no i skończymy odcinek. Bo już mamy prawie 30 minut. Ale dobra, w tym miejscu skończę ten odcinek. Tak więc skończę ten odcinek, jak mówiłem. Mam nadzieję, że się wam podobał. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że tak trochę ginę. Ale nie każdy, pewnie większość z was lubi, jak ludzie, znaczy jak ludzie, jak po prostu ktoś... Kurde, jak youtuberzy często giną w grach oczywiście i lubicie ich fejle oglądać. Ale dobra, w tym miejscu kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, cześć.